Cześć wszystkim! Znowu Ponio 7, a za mną jest... Takumi! Gramy dalej w Neverwinter Nights, Shadow of Undrentide. Okej, okay. Ostatnim razem męczyliśmy się z Shadow... Przenikaniem do sfery cienia. Tak. Jak oni się nazywają? Shadowar... Shadowar. Shadowaranie. A. Jeszcze tylko... Nie, już myślałem, że mało expo brakuje mi do awansu, ale to nie jest prawda. Dobra. Dobra, przechodzę. Zdamy. Idziemy. Dobra. Coś tu z środka strzela. Dobra, zebrałem klejnot. Okej, okay, możesz przejść? Ja nie mogę, ale ty powinieneś móc. Dobra, to przechodzę. Dobra, to przechodzę. Okej, okay, jest. Nie wiem, na co przechodzi... Oboje jesteśmy wysłani do... Tak? Na początku, tak. Na początku, jak ty przyszedłeś, to mnie nie przeteleportowało. Rzeczywiście, ale teraz... Ja nie wchodziłem do portalu, tylko ty. Okej. Okay. Dziwne. Zaprawdę strefa cieni jest pełna tajemnic. Dużo tam do drogi. Okej. No to taktyka partyzantki. Szkielecie! Do boju! Okej. Okay. Znowu te macki rzucił. Jakby się ogarniało, to można by to rozproszyć pewnie. No. Okej, okay, mi się udało przejść. Okej, okay, dobra. Przeszli tutaj, więc ich pozałatwiam. Ja zaznaczę... Naszyjnikiem spróbuję ich. Super. Dobra, nieźle ich przekosiłeś tą kulą ognia. Okej. Okay. Sparaliżował mnie. Jak go możesz zestrzelić, to byłbym wdzięczny. Dobra. Padł. Coś tu jeszcze jest? Nie. Mamy tutaj trzy portale. Teraz... Trendy do wyjścia. Ja myślę, że... Odpoczynkiem do wyjścia. Słabo by było, gdyby jeden z nich przeniósł nas na sam początek. Byłbym mocno niekontent z takiego obrotu spraw. A raczej tak się nie stanie. Okay. To jak na pancerz. Po drugiej stronie stoi jak na broń. Zbroja Shadowara. Premia do KP przeciwko dobrym. I premia do pancerza. Czekaj, zobaczę. Tam było tylko. Są tutaj pociski. A tam była tylko zardzewiała włócznia. Okej, okay, zbroja Shadowara. A to jest ciężka. 4. No, słaby. Wezmę na sprzedaż. Okay. Może wejdźmy do tego na wprost. Zobaczymy, gdzie to nas poniesie. Chyba tam, gdzie trzeba. No, jesteśmy na drugim piętrze. Okej, okay, zabiję najpierw tego maga. Nie mogę w niego trafić. Trafiłem. Przez tą ciemność. Ale inny Magnus strzela. No. Tak. Nieźle wciry dostaję od tych wojowników.
A ty Admaga. Okej, okay, usłyszałem. Na nich ognistą. Tak, poproszę. Raz. Najpierw się uzdrowię, bo zaraz padam. Okej. Okay. Okej, okay, tam jest jeszcze jeden max za nami. Okej, okay. Wiesz co, ja rzucę na siebie niewidzialność i się cofnę trochę. Dobra. Okej, okay, go. Okej, okay, czekam. Okej. Okay. O, gonicy ciebie, on niedobrze. Dobra. Zabiję teraz tą uzdrowicielkę. Tam jeszcze jest wojownik na skraju śmierci, ale chyba sytuacja jest opanowana. Okej. Okay. A jeszcze tu jest ten mag cały czas. Już niedługo. O nie, złapał cię. No. Gdyby tylko nie zginąć od tych macek. No, od maga już nie zginiesz. Ale macki dalej mogą mnie. Mogę cię, wiesz... Okej, okay, dobra, żyjesz. Jestem bezpieczny. Mogę cię uzdrowić jeszcze torbą uzdrowiciela, jakby co. Dobra. A, wojownik padł. Dobra, to szczątki. Klejnot cienia. Chyba się już nie przyda. O, ja wziąłem na wszelki wypadek. Też wezmę. Okej. Okay. Bo nie możemy wyjść z walki. Przez te efekty jakieś, co tu się dzieje. Może przez tego uzdrowiciela. Ten mat kolejny przyszedł. Okej. Okay. Tak, może wejdźmy tutaj do środka, cokolwiek możemy tam jest. Możemy wejść właśnie do portalu. A no, do portalu też. Dało ci się przejść? Tak, tak. Nie mogłem kliknąć. Teraz nas nie przeniosło w sumie razem chyba. No. Zaiste mistyczne miejsce. Idziemy? Tak. Dobra. Nie no, znowu ta ciemność. Czy shadowara mnie są drowami? No, dobra. Pająk chce się bić z uzdrowicielem. No to go zawiedziesz. Wchodzimy do środka? Tak, wchodzimy. Dobra, na pierwszy. Wieża mistyków. Pokój najwyższego mistyka. Brzmi fajnie. To on jeszcze żyje? Jeżeli żyje, to chyba nie najlepiej wypełnia swoje funkcje. O, fajnie. Teraz, moi słudzy, do dzieła! Tak, mistrzu, nie uciekniesz nam! Ja dodam do tego nie. Chłopcy, czy wszystko muszę robić sam? Dalej, Wicher, rozwal go! Moja moc należy teraz do mnie! Wicher jest teraz mój! Niedobrze. Część z was zostanie tutaj. Czuję, że ktoś jeszcze przybył do poszukiwań naszego wichru. Okej. Okay. No niedobrze, no. Okej. Okay. Strzelę tam kulę ognistą. Proszę bardzo. Na wprost? Tak. Jak tam oni się trzymają? Łucznik. Łucznik to nie sprawia problemów. Ale magowie padli. Jeden przeżył. To chyba go ustrzelę najpierw.
Nie? Tak, ustrzelę go, bo jest na skraju śmierci. Dobra, zginął. Super. Czy tylko łucznik został? Ciach. Wycofuję się. Aha, jaki spryciarz. Mamy tu jakieś szczątki. A, zielony kamień tylko. Okej, tam jest jeszcze jedna grupa magów. Masz jeszcze jedną kulę ognia? Ostatnią? Nie, jeszcze dwie mam. Ale to już ładunki się w ogóle zużyją? Tak. Okej. Okay. Jak to jest? Wygląda jeszcze raz? Mogę użyć lżejszej kuli ognia, to może jeszcze nie starczy tego. Mhm. Mocniejsza zużywa 5 ładunków, słabsza zużywa 1. Okej. Okay. Dobra, tego już chyba dobijemy. No. Tylko rzucił tu macki, ale nie złapał mnie. Okej, dobra. Zobaczmy, czy coś tutaj jest. Skrzący się naszyjnik. Mech. Okej, nie widać pułapek. Tutaj też nie widać pułapek. Łamane meble. O, tu jest jakiś... Zardzewiały sztylet. Myślałem, że coś... Skrzynia, ale nie mogę i nie mogę na nią kliknąć. Nie mogę? A czekaj, pułapka. To dobrze, nie mogłem. Już kliknąłem, ale zdążyłem się wycofać. Okej, zabrałem pułapkę. Zamknięta. Okej, to są przenośne drzwi oraz shuriken plus 2. Trzeba je wziąć i użyć, te przenośne drzwi. Tak, a tamte drzwi, co są... Tutaj, co były elektryczne, okej. Okay. To jest wyjście, jak już zdobędziemy wicher. Mhm, okej. Okay. O, ekran mi się zakręcił. Dobra. Oto drzwi. To ja wchodzę. Przejdź przez drzwi. Po wierzchni drzwi znajduje się srebrny napis, tutaj nastaną cienie. Okej, jest tutaj parę magów. Oraz uzdrowicieli. Chodźmy na... sporo tych magów. Pułapki. No, tak, tylko jak tam podejdę, to mnie zauważą i zaatakują. Kradaj się, żeby się nie słyszeli. Wiesz co, zobaczę, czy ja mam coś AOE. Mam ogień alchemiczny. W sumie mam też te przedmioty. Worek pętli nogi. A to jest śmieszne. Śmieszne obrażenia, czy śmieszne... Tak, śmieszne obrażenia. Ja no, mam sporo zwojów, więc... Może coś? Masz jakieś zaklęcie obszarowe z tych zwojów? Nie wiem. A tylko płonące dłonie. Mam kamień w ciało, to się nie przyda. Cuchnąca chmura. Okej, ja użyję tych płonących dłoni. One 5k4 powinny zadawać. To może coś zadziałają. Okej, gotowy? No chwila, zmienię naszyjnik. Mhm. I gotowy. Jakby co, to wycofujemy się przez drzwi. Okej. Okay. I płonące dłonie. Okej. Okay. Nie zadziałało najlepiej. Rzeczywiście jest ich tam sporo. Nie, drugi plan nas podchodzą też. Okej, to załatwię ich.
No załatwili twoich przyjaciół. Okej, okay. Rzucają już na mnie zaklęcie. Nic ci nie zrobiły. Okej, okay, mam jakąś odporność, nie wiem skąd w takim razie. Mam odporność na obrażenia. Nie wiem skąd. Ja też nie jestem pewien skąd, bo też nic się nie dzieje. W każdym razie robimy rzeźnię. O, lisz cienia. To jak z tymi mackami? Wolę na niej nie wchodzić. No jak nie stoję. Okej. To było tyle. Jeszcze jest ten mistrz cienia. No, ale gdzieś on zniknął. Nie, on jest tutaj niewidzialny. A, okej. Okay. Okay, spróbuję rozproszyć jego zaklęcia. Miałem chyba coś od rozproszenia. Miałem. Mogę też rzucić rozproszenie magii. Masz? To spróbuję jego rzucić. Jak? To już w blogu widać? No nie. Nie widać. Mogę jeszcze rzucić. Okej, spróbuj. Ja spróbuję wyjść z takiego macek. Teraz chyba się nie udało. Okej, szkielet się na ciebie rzucił. No, już jakiś czas nie bije, ale nie zadaje obrażeń. I chyba go rozproszyłem teraz. Ja nic nie robimy temu liszowi. Okej, okay, zacząłem mu zadać obrażenia. Użyję potężnego ataku, może lepiej nie działa. Jest niewidzialny, to nie wiem czy zrobię. A masz ktoś jest widzenie. Tak, nie włączyłem, ale sobie włączę. Okej. Okay. Paralityszył się trochę zrobiło. Nie mogę go włączyć potężnych ataków, bo nie wiem czy mu będę zadawał obrażenia. Tak, teraz mu zadałem 4 punkty obrażeń. Jakbym wyłączył potężne ataki, to bym mu nic nie zadał. Ale już ginie. Okej. Okay. No taki jest jeden szkopuł właśnie z wojownikiem na krótkie miecze. Jak się znajduje kogoś z dużą odpornością na obrażenia. Okej. Okay. To jest mroczny wicher i zbroja, możesz sobie zobaczyć. To jest zbroja burzy. Mhm. Okej, okay, tu jest sejmitar i korbacz. Zbroja burzy, lekki pancerz, odporność na dźwięk, ogień, zaklęcia, premia do pancerza 3. Tu jest taka chyba całkiem fajna zbroja. Daje talenty magiczne różne. Uh-huh. Tego odporność na zaklęcia 10 i premię do pancerza. To szaty, są to szaty maga i chyba z nich korzystałem, kiedy grałem magię. O! Wicher daje nam mniejsze czy większe? Przyzwanie cieni po prostu, przyzwanie cieni. Zaklęcie. O, krąg śmierci, fajnie. To się mi przyda, zaklęcie. Sejmitar, wesołe ostrze. Korbacz Irgala, to już na pewno mieliśmy. Wiesz co dziwne, bo jestem obciążony niby, a nie dostałem debuffu na prędkość poruszania się. Może masz przyspieszenie?
Nie, on tylko prawdziwe widzenie. Ja też, w sumie, może to ta lokacja tak działa, że daje nam odporności na takie rzeczy różne. Mhm. Dziwne to było. Okej, to wychodzimy, tak? O, bo nic więcej tutaj nie ma. Dobra, ja wychodzę. Ja też. W dalszym ciągu. Spoko. Może gra tylko sprawdza przy zmianie ekwipunku. Wróćmy do obozowiska Sadi. No. Zobaczmy, co to jest. Kasa. To ja też chętnie bym opylił parę śmieci. I to by było na tyle, jeśli chodzi o wichry. Mhm. Mamy księgę rytuałów wichrów. Okej, okay, teraz już jestem spowolniony. Nie. Jak idę, jestem powolny. Jak idę wsadem. No. Jak kliknę myszką, to biegam. Ja też. Tylko przystępuję. Never internets. A przystępuję za kliknięciem chyba każdym po prostu. Co ten pancerz, co znalazłem, on chyba da mi mniej KP, ale ma sporo odporności na dźwięk, na ogień, na zaklęcia, chociaż odporność na zaklęcia 10 to w sumie nic wielkiego. Więc wiesz co, ja go chyba sobie schowam. Jeżeli będzie nas atakować coś dużo ogniem, to ewentualnie to zmienię. O, przynajmniej drzwi zostały. Tylko takie rzeczy się traci. Mhm. Jeszcze zobaczę ten wesoły sejmitar. To jest... jeden punkt obrażeń od zimna, premia za ulepszenie plus 2 oraz zamęt. Ile? 50% na dwie rundy. To jak chcesz, ja tylko z krótkich mieczy korzystam. Nie, ja nie mogę z tego korzystać, nie umiem. Okej. Potrzebuję zapasów. Okej, może coś kupmy, bo to chyba ostatni gwizdek, żeby cokolwiek kupić. Może berło wskrzeszenia? Wiesz co, ja mam jedno ożywienie umarłych oraz mam dwa wskrzeszenia, więc mi to zbytnio nie jest potrzebne. Ja bym sobie na pewno leczenie nie, kupił. Nie, to się nie przydało, to jest... Tak mi się wydaje, że to już końcówka tej kampanii, tego dodatku. Naprawdę niewiele nam zostało. No, ja sobie kupię tą torbę uzdrowiciela. Znaczy torbę, parę sobie kupię, bo już mi się kończą torby uzdrowiciela. Ja chyba mógłbym wydać wszystkie pieniądze, jakie posiadam, żeby kupić harfę gołębicy. A co to daje? Leczenie lekkich ran, poziom 5, jedno użycie na dzień. Mm-hmm. Większe przywrócenie, poziom 13, jedno użycie na dzień. I światło, nieograniczone użycie na dzień. Większe przywrócenie byłoby bardzo fajne. No, tylko kosztuje 136,666. Okej, okay, a masz coś innego do kupienia? Na przykład ciężką kuszę mógłbym kupić, plus 3. To byłby tylko upgrade plus 1, tak? Więc... no, pewnie tak. Okej, wynegocjowałem trochę lepszą cenę. Oczywiście zapomniałem o rękawicach wyceny, ale... ale jakie założyłem, to jest parę groszy taniej. Dobra, biorę to. Okej. Chcesz może smocze pantofle? Co dają? Odporność na zaklęcia 10, niewrażliwość strach, niewrażliwość lepszone powalenie i zręczność plus 2. Czyli nie chcesz? Nie.
To ja też sprzedam. Mam Lanceloty +2 do +4 do zręczności, więc... Miałem chyba jakiś przedmiot, który mógł rzucać rozproszenie. Okej, wiesz co, ciekawi mnie jeszcze ta kolczuga, bo ona niby ma troszkę mniejsze KP, ale zmniejszenie obrażeń 1 pochłania 5 punktów obrażeń. Czyli co, pochłania 5 punktów obrażeń? Chyba tak? Z każdego uderzenia? No, to wiesz co, przetestuję ją teraz. Zmniejszyło mi to KP o 3. Ale mam nadzieję, że to pochłanianie obrażeń będzie dobrze działać. No dobra, jeśli chodzi o zakupy, to ja już jestem ustawiony. Ja mam jeszcze... magiczną torbę mógłbym kupić. Ale mniejszą. Za 31. Ona jest bardzo tania. No, 3000. Większa kosztuje 5000. 50? Tak? Raz. 6... Nie, czy dobra, to ta S mi się z piątką miesza. Ale mogę ją wziąć. Ja też mogę. O. Nie możesz. Dobra, bo ja jestem blisko limitu kapa, bo trzymam parę zbroi na zapasie, gdybym się zmienił decyzję. No jeszcze mam. Mogę ją posprzedaję te skóry wilka i tak dalej, chyba już tego nie będziemy korzystać. Plecaka nie mogę trafić, bo sprzedajesz. Sucks to be you, man. Nowe ostrze też sprzedam. Tej nadcienia można sprzedać i nawet są trochę warte. 38 sztuk złota. One się stakują? No. Bo właśnie nie mogę u siebie znaleźć ich. W ekwipunku. Więc nie wiem, czy mam jakieś. Pewnie nie mam. Okej, dobra. Dobra, ja kupię parę toreb ozdrowiciela. Czy ma jakiś inny miecz +2? Ma jeszcze drugi krótki miecz +2. Ale nie stać mi na niego. Za ile? Za 23 tysiące. Ja mam tylko 6 tysięcy, to chyba moje udziały dużo nie dadzą. Tak, i tak się nie opłaca. Dobra, to wiesz co? Chyba nastakuję sobie toreb. Bo nie widzę, co jeszcze mógłbym od niego kupić użytecznego. W sumie racja, torby uzdrowiciela można by kupić. Ewentualnie mikstur leczących. Mikstury leczące też można. A, tak, gdzie są? Zakładce ze zwojami. Mhm. Poważnych ran kosztuje mniej niż torba leczenia, a krytycznych więcej. Ale chyba torba bardziej mi się opłaca. Nastakuję torby. 10 toreb. A 10 toreb plus 10 i 5 toreb plus 6, więc mam nadzieję, że wystarczy. Mam jeszcze 16 koła, ale w sumie nie wiem, co chciałbym użyć. Okej. No chyba jestem gotowy. Ja kupię parę mikstur jednak. Tak? Kupię parę mikstur. No i też jestem gotowy. Dobra, no to w następnym odcinku idziemy otworzyć arkę. Sprawić rytuał. I kto wie, co może się wydarzyć. Kto wie? Okej, dziękuję wszystkim za uwagę. I do usłyszenia. Hej. Hej.